Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. List do Rzymian 10:17. Wiara w Słowo Boże. Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, mówi nam pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział pierwszego listu do Tymoteusza, czwarty werset. Dlatego zleca głoszenie i rozpowszechnianie dobrej nowiny o zbawieniu. W tej sprawie dzisiejszy werset biblijny, o którym mówimy, czyli wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże, list do Rzymian 10:17, przedstawia ważną zasadę. Zbawcza wiara przychodzi przez głoszenie i słuchanie Słowa Bożego. Dotyczy to tych, którym Pan Jezus Chrystus zlecił niesienie ludziom Ewangelii łaski. Z pewnością zadają sobie pytanie, jak mogą dotrzeć do ludzi, którzy prawie nic nie wiedzą z Biblii. Pan może im wskazać punkt zaczepienia, aby mogli rozpocząć rozmowę z ludźmi, zwrócić ich uwagę lub przekazać im ulotkę ewangelizacyjną. Przy wszystkich różnych możliwościach pozostaje ważne, aby ostatecznie Słowo Boże zostało przedstawione, postawione przed sercami i sumieniami. Tylko to Słowo, Słowo Boże, ma moc przynieść nawrócenie i doprowadzić do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Wspomniana zasada skierowana jest również do wszystkich, którzy nie są jeszcze w pokoju z Bogiem. Tylko wierząc w to, co On mówi w Biblii, zostaną zbawieni. Porządny czy charytatywny styl życia nie może zmazać ich winy przed Nim. Dlatego Bóg wzywa ich do wyznania Mu swoich grzechów i uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. Każdy, kto przyjmuje to przesłanie i postępuje zgodnie z nim, otrzymuje przebaczenie i życie wieczne. Wiara w Słowo Boże. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. List do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset.